W tym odcinku poznamy nowe mobilne centrum operacyjne, czyli Terrorbyte. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale, w którym zaprezentuję wam Terrorbyte'a, który jest określany jako nowe mobilne centrum operacyjne. Dostałem bardzo dużo nagrań, na których widać funkcję tego pojazdu, więc postanowiłem wam nagrać taki odcinek, który wam zaprezentuje ten pojazd, jak on w ogóle działa i jakie ma funkcje. Ale może zacznijmy od filmiku wprowadzającego. Hey, I'm talking to you live from... You don't need to know where. This is your truck. A vehicle I designed and assembled, from the keyboards to the codes the systems run on. We should have everything in here we need to take down any score we want. To the rear, you've got a specialized vehicle workshop. You can modify an Oppressor Mark II back there if you want to buy one. I mean, it's just a flying bike with twin machine guns, but I guess that's not everyone's bag. You just jump on the bike to modify or deploy it directly from the Terrorbyte. Your weapons workshop is over here. For the kinds of jobs I have planned, you're gonna need some serious hardware. So it's for the best you got one. The workshop will allow you to buy and upgrade a range of weaponry into superior Mark II variants. Or make them look pretty, if that's what you're into. Now, that big touchscreen in the center of the room is where you should really be looking. We'll QB everything we're doing from there. So, log on when you're ready, and I'll talk you through it. Pierwsza nowatorska rzecz, jaką mogliście zobaczyć na filmiku wprowadzającym, to drony, moduł dronowy. Dronami steruje się ze środka Terrorbyte'a z podobnego panelu jak ten ostrzelania rakietami. Drony poza lataniem mają dwie możliwości. Pierwsza to jest rażenie paralizatorem, działa to na tej samej zasadzie co zwykły policyjny taser, czyli strzał i naładowanie, tylko z tą różnicą, że drony zasięg rażenia mają o wiele większy. Druga rzecz to autodestrukcja. Kiedy podlecimy do kogoś i przytrzymujemy lewy przycisk myszy przez około tak nieco ponad 5 sekund, to po tym czasie dron się detonuje jak granat. Jest to dość ciekawa opcja. Drony są malutkie, o wiele mniejsze na przykład od fantomów, są wielkości dłoni, przez to trudno je dostrzec. Poruszają się one bardzo wolno, jednak posiadają czasowy dopalacz, przez co można ten ruch trochę przyspieszyć. Drony da się zestrzelić kilkoma pociskami, jednak trafienie w tak mały punkt jest bardzo trudne. Drony posiadają także określony zasięg, więc nie możemy nimi się wychylać zbyt daleko, ponieważ stracimy połączenie. Druga opcja, jaką Terrorbyte posiada, to wyrzutnia rakiet ziemia-powietrze, coś na podobnej zasadzie jak w Czernobogu, z tą różnicą, że celownik jest cyfrowy, rakiety mają troszeczkę dalszy zasięg, no i nie mają autonamierzania. Niestety nie możemy strzelać w cele naziemne, tak jak zwykłym MCO. A co do zasięgu rakiet, no to wydaje mi się być on nieco większy niż w MCO albo Avengerze. Rakieta leci przez połowę długości pasa startowego na lotnisku Los Santos. Trzecia opcja w tym pojeździe to moduł tuningowy opresora MK2. Akurat opresorowi MK2 poświęcimy sobie osobny materiał, ale jak ktoś nie wie, co to jest, no to jest to nowa generacja opresora, którego teraz widzicie na ekranie. Będzie on miał tu swój specjalny moduł tuningowy, czyli w Terrorbyte'cie będziemy mogli zmieniać uzbrojenie, systemy antyrakietowe, no i w tym podobne rzeczy. Czwarta opcja, którą posiada każde centrum dowodzenia, to możliwość przerabiania broni na wersję drugą, czyli będziemy mieli możliwość zakupienia pocisków wybuchających, pocisków zapalających, albo będziemy mogli zmieniać hamulce wylotowe w broni, albo będziemy mogli przemalowywać nasze uzbrojenie. Piąta opcja to funkcja rozpoznawcza, jaką Terrorbyte posiada, używa się jej będąc kierowcą albo pasażerem. Są to specjalne kamery, gdzie podczas użycia mamy możliwość skanowania innych graczy, no i wtedy są pokazywane dane takiego gracza, jak jego KD ratio, pieniądze, które posiada przy sobie, ulubiona broń, ulubiony samochód, no i tak dalej. Jest to dość ciekawa opcja. Przedostatnia opcja, ale dla mnie najfajniejsza, to scentralizowanie wszystkich biznesów w jednym miejscu. Ogółem w Terrorbyte'cie macie dostępne SecuroServe, The Open Road, Free Trade Shipping, no i tak dalej. Oczywiście z tego miejsca możecie namierzyć samochód do import-export, paczkę do hangaru, paczkę na przykład do dużego magazynu, zasoby do jakiejś fabryki z klubu motocyklowego, zasoby do bunkra, no i tak dalej. Tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. No czyli już nie będzie potrzeby jeżdżenia do biura albo do hangaru, aby zalogować się na komputerze. Terrorbyte może przyspieszyć trochę prowadzenie biznesów, a co za tym idzie zarobek. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak prowadzić te biznesy, no to polecam obejrzeć wszystkie materiały z karty w prawym górnym rogu. Jest to takie ABC prowadzenia biznesów w GTA Online. Jeżeli tego się nauczycie, no to tą szóstą możliwość Terrorbyte'a wykorzystacie w najlepszy możliwy sposób. I ostatnie opcje to misje, które Terrorbyte udostępnia. Są to misje bardzo podobne do tych z wyzwań VIP-a albo zadań VIP-a z menu interakcji. Misje robi się na otwartej sesji i można z nich zarobić około 30 000 dolarów od zadania.
To tyle możliwości Terrorbyte'a, ale warto też wiedzieć takie rzeczy jak to, że Terrorbyte wytrzymuje 3 rakiety RPG, no więc nie jest on takie wytrzymały jak zwykłe MCO albo Avenger. No patrząc po pojazdach opancerzonych, to ten zalicza się do tych słabszych. Druga rzecz, o której warto wiedzieć, to to, że bez klubu nocnego Terrorbyte'a nie kupimy. Także jak ktoś z was klubu nie zakupił, a chce sobie kupić tą zabawkę, no to niestety ten klub również trzeba zakupić. Co do cen, to Terrorbyte kosztuje w sumie niecałe 3,5 miliona ze wszystkimi modułami, więc stosunkowo niedużo. Teraz na ekranie też widzicie cały zakup Terrorbyte'a wraz z personalizacją. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, ale tam na dole w komentarzu zachęcam, żebyście napisali, co sądzicie o tym nowym pojeździe, czy w ogóle wam się podobają funkcje, które będzie posiadał, z których funkcji może będziecie korzystać. No jeszcze takie ogłoszenie na koniec, które zapowiadałem na początku tego odcinka. 1 września jest meetup w Krakowie, na którym ja oczywiście się pojawię. No i mam nadzieję, że część z was oglądających ten materiał również się tam pojawi. Będzie można się ze mną spotkać, będzie można porozmawiać, będzie też można spotkać innych twórców. Będzie można też na przykład się u mnie pokazać na vlogu, ponieważ jadę tam z kamerą, żeby nagrać jakiś materiał. Także mam nadzieję, że z częścią was się zobaczy w Krakowie 1 września. Jak ktoś, to na dole macie link do wydarzenia, także tam na dole do opisu sobie zerknijcie. Dodatkowo na moim fanpage'u w dniu trwania imprezy będzie podana informacja, gdzie dokładnie się będę znajdował, o jakiej godzinie. Także nie będzie takiej sytuacji, że będziecie mnie gdzieś musieli szukać w tłumie. Po prostu będzie określone miejsce, no i tam mnie spotkacie. Także bardzo was zapraszam do Krakowa 1 września. Mam nadzieję, że się tam z wami zobaczę. A jeżeli chodzi o ten materiał, to już właściwie tyle. Jeżeli wam się podobał, to zachęcam was do pozostawienia łapeczki w górę. Jeżeli ktoś z was jest nowy, jeszcze nie zostawił subika, no to mam nadzieję, że naciśniecie na ten czerwony przycisk tam na dole. No my widzimy się w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia wszystkim, cześć.